Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Ja nazywam się Aśka Dobosz i jestem makijażystką. Dzisiaj pokażę Wam jeden z makijaży, który jest ulubionym makijażem moich klientek. Jest to takie średnio mocne oczko w brązach, rozświetlone też moim ulubionym pyłkiem od Kobo Professional w odcieniu Seashell. Jeżeli jesteście go w stanie gdziekolwiek jeszcze dorwać, to serdecznie Wam go polecam. Idealny do ślubnych makijaży wieczorowych, dziennych, do jakich tylko chcecie. Jeżeli mamy suchą skórę, jeżeli klientka ma suchą skórę, to pierwsze zaczynam od jej oczyszczenia, czyli przemywam ją płynem micelarnym, jakimkolwiek takim, jakim Wy lubicie. Ja stawiam na garnier ten różowy albo biodermę, obydwa świetnie się sprawdzają. Następnie na twarz nakładamy peeling enzymatyczny, trzymam go tak maksymalnie 5 minutek i zmywam po raz kolejny płynem micelarnym, tak żeby ta tłusta, lepka warstwa zeszła, a zostało przyjemne nawilżenie skóry. I jeżeli skóra jest naprawdę sucha, to nakładam mocno nawilżające, łagodzące również produkty. Tym razem sięgam po różową Mie, czyli różowy kremik do twarzy i kremy Secret Glow z drobinkami, które możemy używać do twarzy, pod oczy, na dekolt, na szyję. On zawiera właśnie w sobie drobinki, natomiast tego nakładam taką grubszą warstwą, ponieważ wiem, że i tak mi się osypie makijaż pod okiem i tak będę go zmywać, więc chcę, żeby taka ta dodatkowa grubsza warstwa zabezpieczała mi skórę pod okiem, żeby ona nie była podrażniona. Sięgam po niezastąpioną lanomaść i nakładam ją na usta. Tutaj zawsze jest dużo śmiechu, bo zawsze mówię, no to teraz nałożę Ci maść na sutki, więc jest troszeczkę śmiechu. I tak, przygotowuję powiekę, zawsze pod makijaż okolicznościowy, ślubny, dosyć mocno stawiam na takie utrwalenie całego makijażu, czy to jest makijaż oka, czy to jest makijaż twarzy. Dlatego oczyszczam oczywiście powiekę płynem micelarnym, aby pozbyć się tłustej warstwy. Nakładam na całą powiekę bazę pod cienie, tym razem jest to Inglot. Nakładam ją sobie pierwsze szybciutko pędzelkiem, ale zawsze ją wtłaczam gąbeczką, żeby była równa warstwa. I dokładnie to samo robię z korektorem. Pamiętajcie, że tutaj korektor musi być zastygający i musi być tutaj Wasza praca troszeczkę szybsza, żeby ten korektor nie zastygł Wam w takiej formie, jaką ja mam teraz, tylko to musi być ładnie wklepane. Im ładniej przygotujecie bazę, tym ładniej będzie wyglądał cały makijaż i ja to wszystko później jeszcze utrwalam albo pudrem, w zależności, jeżeli skóra na powiece jest bardzo tłusta, robię to pudrem matującym. Natomiast jeżeli skóra jest taka normalna, to właśnie biorę sobie My Secret Matte Eyeshadow odcień 505, niezastąpiony, zawsze go mam w zapasie i dosyć obficie nakładam go na całą powiekę. Pierwsze wtłaczam, żeby nie naruszyć tych warstw, które już nałożyłam i dopiero później jeszcze takim ruchem rozcierającym dokładam, żeby być pewna, że cała powieka jest przepudrowana, bo tam, gdzie by nie był przepudrowany korektor, tam cień wyglądałby na dużo ciemniejszy, no i robiłyby się plamy. Sięgam po odcień Dusty Rose z palety od Anastasia Beverly Hills. Jest to paleta Soft Glam. Chcę Wam pokazać dwie wersje makijażu, które uwielbiam na klientkach, czyli bardziej taki w ciepłych brązach, ale z domieszką takiego liliowego koloru i właśnie tego rose goldowego pyłku. A druga wersja będzie taka typowa w brązach, rozświetlająca. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Ale tak, dzisiaj zaczynamy właśnie od tej pierwszej wersji makijażu. Zaznaczam sobie zewnętrzny kącik i załamanie powieki tym cieniem. Dokładam tak, żeby intensyfikować koloru była taka, jakiej oczekuję. Mieszam sobie dwa odcienie, Sienna i Rustic. I robię dokładnie to samo, czyli nakładam te cienie, mieszankę tych cieni w zewnętrznym kąciku. I później już samą resztką tego, co zostało mi na pędzlu, wchodzę w załamanie, ale już nie tak wysoko jak właśnie tym pierwszym cieniem, czyli pamiętajcie, że im ciemniejszy cień, tym bliżej linii rzęs. Wiadomo, jeżeli chodzi o taki użytkowy makijaż, to jest taka moja sprawdzona metoda, gdzie pracuje mi się po prostu łatwo, szybko, przyjemnie. I łączę sobie wszystkie kolory, sięgam po najciemniejszy, czyli taki mulberry. Nie wiem, zawsze się zastanawiam, czy dobrze wymawiam te nazwy, żeby potem w studiu nie było. No ale cóż, i nakładam go również pędzelkiem do blendowania, ale bardziej spłaszczonym. Nakładam już w samym zewnętrznym kąciku. Pierwszy go wtłaczam, dopiero później rozcieram delikatnie granicę i przy otwartym oku widzę, czy jeszcze tym cieniem bardzo delikatnie w załamanie powieki wejść, czy już sobie
odpuści. To wszystko też wiadomo zależy od budowy oka, od efektu, jaki chcemy uzyskać. Tak więc dlatego często proszę klientkę, modelkę, żeby otworzyła mi oczko, żebym widziała, jak to wygląda. Sięgam po niezastąpiony NYX Glitter Primer i na to będę wtłaczała pyłek od Kobo w odcieniu Seashell. Zaraz zobaczycie, jak on przepięknie wygląda. Któraś z Was kiedyś się mnie zapytała, czy nie obciążam za bardzo powieki nakładając bazę, korektor, pudrując i potem jeszcze dokładając NYXa. Nie, ponieważ to jest makijaż okolicznościowy i wykonujemy go raz na ileś tam, prawda? Więc to nie jest makijaż codzienny. Tak samo używamy mocniejszych podkładów, mocniejszych baz i pudrów, które też nie niszczą nam skóry z tego względu, że używamy je po prostu raz na jakiś czas, właśnie na większe wyjście, a nie na co dzień. A tutaj mam pewność, że wszystko się idealnie utrzyma. Zobaczcie, jaki ten pyłek jest piękny. Oczywiście zacieram sobie granice, tak żeby, wiecie, broń Boże, żadne cut-crease mi się tutaj nie utworzyło. Sięgam po bazę nawilżającą. Testuję właśnie bazę z AA. Szukam tańszego zamiennika mojej ukochanej bazy od Smashboxa. Wiecie, tej takiej w szklanej buteleczce nawilżającej. Troszeczkę się różnią, ale ta też daje radę. No i oczywiście mój ulubieniec, którego nie mogło zabraknąć przy suchej skórze, Mistrzostwo Świata, przy normalnej Mistrzostwo Świata. Uwielbiam jego wykończenie Dior Forever Skin Glow. Jest mistrzowskim podkładem. Jeżeli lubicie rozświetlenie albo po prostu satynowe wykończenie, bo przepudrowane, w zależności od tego, jakim pudrem da też takie wykończenie, naprawdę jest przepiękny. Ja się troszeczkę bałam o jego trwałość, powiem szczerze, no bo podkład rozświetlający, niezastygający, utrzymuje się genialnie przez całą noc właśnie na skórach suchych, normalnych. Uwielbiam. Gdyby nie cena, no to byłby totalnym sztosem, a tak to jest po prostu sztosem. Pamiętajcie, jeżeli malujecie klientki, o pomalowaniu uszu i szyi. Uszy się czerwienią, więc warto je troszeczkę przejechać podkładem, a szyja zawsze jest jaśniejsza od twarzy, od reszty ciała, więc warto wyrównać koloryt. Sięgam po korektor od Too Faced i to jest chyba odcień Snow, z tego co pamiętam, ale oczywiście napiszę Wam na dole pod filmikiem. Udało mi się dorwać jeden jedyny odcień w Sephorze jakiś czas temu i po prostu jestem przeszczęśliwa, bo miałam tylko ciemne kolorki. Nakładam go również na środek twarzy, żeby delikatnie rozjaśnić buzię, żeby, wiecie, obszar pod okiem był rozjaśniony i nie był taki samotny. To też warto nałożyć ten korektor na środek twarzy, wtedy twarz jest bardzo ładnie rozświetlona, rozpromieniona, a całość tworzy całość. A całość makijażu po prostu wygląda, wiecie, do bardzo mocno dopracowania. Wtłaczam sobie gąbeczką małą, zwilżoną, to jest gąbka od Ibra. A, no i oczywiście, jak widzicie, w międzyczasie przykleiłam też rzęsy, bez rzęs. Staram się nie opuścić żadnej klientki, bo jednak rzęsy naprawdę robią robotę w makijażu. No, bez rzęs to po prostu jak bez ręki. Sięgam po puder matujący. Jest to puder od Laure Mercier. Ten taki, wiecie, najbardziej sławny i w ogóle uwielbiany chyba przez wszystkich. Nakładam go pod oko, robię taki pół baking. No i oczywiście Laure Mercier, czyli ta wersja rozświetlająca. Musicie troszeczkę na nią uważać, ponieważ ona delikatnie, może nawet nie tyle, że przyciemnia, ale tak jakby delikatnie zażółca podkład. Natomiast ja go nakładam głównie na boki twarzy. Tutaj też trochę sobie pozwoliłam na czoło, ale potem jeżeli coś mam za mocno, to delikatnie matuję sobie środek twarzy pudrem matującym. Sięgam po bronzer od Too Faced, jest to Milk Chocolate Soleil, czyli ta, mam nadzieję, że dobrze mówię nazwę, że nie pomyliłam nazwę, i to jest ta jaśniejsza wersja i powiem Wam szczerze, że nie żałuję, że wzięłam jaśniejszą, pomimo tego, że kocham mocne konturowanie, bo on wcale aż tak jasny i delikatny nie jest. I to jest to, że on naprawdę daje moc przy konturowaniu i daje dosyć cieplejsze wykończenie, więc też musimy uważać, jeżeli ktoś jest bardzo chłodny i jest po prostu chłodnym typem urody, tak Joanna, wysławiamy się, no to trzeba uważać. Sięgam po paletę Benefit i ten przepiękny róż w odcieniu Gold Rush, bardzo go lubię, daje przepiękne wykończenie, no i też fajnie napasuje do całości makijażu. Nakładam go na szczyt kości policzkowych. Pamiętajcie, że róże mają to do siebie, że delikatnie bledną w ciągu dnia, więc nawet jeżeli troszeczkę wybaczycie, ale przesadzicie, to jest Wam to wybaczone, bo pamiętajcie, że on delikatnie zblednie.
No i ten rozświetlacz w tej palecie jest po prostu cudowny. Ja, jeżeli klientka się zgadza, nie żałuję sobie rozświetlacza. Uwielbiam rozświetlenie, ale wiadomo, każdy lubi co innego, a to klientka ma się dobrze czuć, więc zawsze pytam, czy lubi glow, czy nie. Jeżeli tak, no to szalejemy. Tutaj kamera oczywiście wyolbrzymia troszeczkę ten blask, natomiast ten blask jest, ja lubię. Madzia, moja modelka, też lubi, więc po prostu mogłyśmy sobie szaleć. Nakładam oczywiście szczyty kości policzkowych, boki, czoła, nos, łuk kupidyna, broda. Zajmujemy się brwiami, wyczesuję sobie pierwsze brwi z nadmiaru pudru i podkładu, które już wcześniej nałożyłam, a przypomniało mi się, że nie spsikałam sobie mgiełką twarzy, więc robię to jeszcze raz, tak żeby cały makijaż ładnie mi się wytłoczył w skórę, ładnie się z nią wżarł w nią. Wiecie, o co mi chodzi, po prostu skóra zaczyna pracować i makijaż wygląda po jakimś czasie dużo, dużo bardziej naturalnie niż w momencie, kiedy klientka schodzi z krzesła. No i uzupełniam oczywiście niezastąpioną kredeczką do brwi od Golden Rose. Brwi? Uwielbiam, nie zamienię na żadne inne, dają przepiękne, naturalne wykończenie i utrwalam brwi żelem do brwi od Golden Rose również. On ma ciemny kolorek i tutaj nam właśnie fajnie spasował, ponieważ Madzia ma dosyć ciemne włosy, więc tutaj też te brwi nie musiały być bardzo, bardzo jasne. Wracam do palety od Anastazji Beverly Hills i te pośrednie cienie, których używałam, czyli tą mieszankę dwóch brązów i nakładam na dolną powiekę pędzelkiem od Hulu, który jest niezastąpiony do dolnej powieki, jeżeli lubicie rozdymioną dolną powiekę i lubicie robić to raz, dwa, trzy, no to ten pędzelek Wam serdecznie polecam. Jeżeli nie zapomnę, napiszę Wam na dole, bo mi się zawsze te numerki mylą. I ten Bordeaux brąz i nakładam tuż przy linii rzęs. Wzmacniam ten makijaż, chcę, żeby góra z dołem również się mi fajnie połączyła. No i też nałożenie tego brązu sprawia, że wszystko nam się ładnie łączy. I oczywiście sięgam również po Dusty Rose i takim płaskim pędzelkiem rozcieram sobie granice tego cienia, łączę z górą, o właśnie, w ten sposób, tak żeby całość, i znowu, żeby całość tworzyła całość. Wracam do cienia My Secret, numer 505, matowy beż i czyszczę sobie okolice dookoła oka. Chcę dopracować jeszcze bardziej ten właśnie makijaż oka, żeby wszystko było czyściutko, ładnie połączone, ładnie rozblendowane i ten cień tutaj się sprawdzi idealnie. Wracam do rozświetlacza z palety Benefit o nazwie Cookie. Nakładam troszeczkę bazy z NYXA Glitter Primer i na to klejam rozświetlacz. To jest taki mój zabieg. Chciałam znowu powiedzieć, żeby całość tworzyła całość, żeby makijaż był spójny, żeby kolory troszeczkę nam się powtarzały na całej twarzy. Dlatego bardzo często wykonuję ten zabieg, że na dolną powiekę nakładam właśnie rozświetlacz, dokładnie ten, który nakładałam na twarz. Wyrównuję linię rzęs, przyciemniam ją delikatnie czarnym cieniem z palety Anastazji. To sprawi, że makijaż nabierze głębi, a jeżeli gdzieś nam tam coś, wiecie, krzywo się delikatnie przykleiło, to ładnie przykryjemy. Tuszuję rzęsy oczywiście i sztuczne, i naturalne. Troszeczkę zbieram, jeżeli coś mi się tam osypało na rzęsy, to zbieram to wszystko właśnie tym tuszem. I tuszę oczywiście górne i dolne rzęsy. I tutaj jest miks ulubionych produktów do ust, czyli Foggy Pink, konturówka od marki Affect, Cotton Candy, czyli matowa pomadka od Affect i Vibo, ten błyszczyk powiększający usta. No i tak się będzie prezentował za chwilkę makijaż, metamorfoza Madzi, która po prostu rozkochała mnie w sobie i w swojej urodzie i przede wszystkim w swoich pięknych, ogromnych oczach. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziecie mogli ją tutaj zobaczyć. Napiszcie jakieś miłe słowo dla Madzi, zostawcie lajka, komentarz. Oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Mam nadzieję, że ta propozycja również przypadnie Wam do gustu. A ja się już z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i do następnego filmiku. Trzymajcie się, pa, pa!